Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Jak już pewnie widzicie po tytule, będzie to haul z Primarka i z DM-u. W ubiegłym tygodniu, w ubiegły weekend byłam w Niemczech, w Dortmundzie i postanowiłam, że zrobię małe zakupy. Niestety ograniczał mnie bagaż podręczny, więc nie spodziewajmy się tutaj jakiegoś cudów ani szału, ale chciałabym Wam pokazać, co kupiłam, więc jeśli jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie Was zapraszam na ten filmik. I byłam w DM-ie, byłam w Primarku i byłam też w H&M-ie. W H&M-ie kupiłam dwie rzeczy, więc może od tego H&M-u zaczniemy. Szybciej nam pójdzie. Pierwszą rzeczą jest taka czapa w mega neonowym, pomarańczowym kolorze. Tutaj z czarnym logo. Docelowo to czapka mojego narzeczonego, ale myślę, że będę mu czasem podkradać tą czapkę. Czapka kosztowała 3 euro. Jest w dość fajnego materiału, taka polonna się wydaje, więc miejmy nadzieję, że się będzie sprawdzać. A drugą rzeczą, którą kupiłam, jest zwykła biała bawełniana koszulka. Tutaj już Wam pokazuję. Z takim napisem. Kupiłam ją za 2 euro, ale ostatnio przeglądając H&M.com znalazłam ją na stronie, więc jeśli będzie jeszcze dostępna, na pewno ją Wam podlinkuję. Ona chyba kosztowała około 15 zł na stronie polskiej, więc jeśli jesteście zainteresowani, link znajdziecie na dole. Teraz może przejdźmy już do Primarka, którego nie ma w Polsce, nad czym ubolewam, bardzo lubię tam ten sklep. Często i prawie zawsze kupuję tam akcesoria i dodatki. Rzadko kupuję tam ciuchy, myślę, że sieciówki już oferują fajne rzeczy też w przystępnych cenach. Kupowałam tam basiki, koszulki, ale nic takiego, nic innego, więc jeśli jesteście zainteresowani tymi rzeczami, albo jeśli Wy kupujecie jakieś rzeczy z garderoby, to dajcie mi znać, co warto kupić, bo ja skupiam się na akcesoriach i dodatkach, które naprawdę są tam spoko. I tak, zawsze kupuję skarpetki. Tym razem zdecydowałam się na skarpetki długie, pięciopak. Zapas stopek już mam, więc teraz przyszła kolej na te. Są w bardzo ładnym pastelowym kolorze i kosztowały 3,50 za 5 par. I teraz, jak wspomniałam, dodatki. Mamy wyprzedaże zimowe, więc obkupiłam się w szaliki i w czapki. Jedną czapkę już widzieliście, teraz kolejna. To już jest moja czapka. Jest w pięknym pudrowo-różowym kolorze. Jest dość elastyczna, co powoduje, że nie będzie uciskała tak głowy i będzie po prostu wygodniejsza. Ma piękny różowy pompon, który jest bardzo puszysty. No i super dopełnia tą czapkę. Czapka kosztowała 3 euro. Ona ma sobie taki ładny, jeśli nie wiem, czy widzicie, o, zobaczycie, taki splot. Jest bardzo spoko. Kolejna czapka. Ta już jest taka bardziej, jak już widzicie, w wystrzałowym kolorze czerwieni. Ta czapka, kupiłam ją, bo nie miałam takiej, nie mam takiej czerwonej czapki, ale fajnie będzie ożywiać zimowe stylizacje. Nie oszukujmy się, to nie będą jakieś bardzo wyszukane wełny czy inne materiały. To jest pewnie akryl, ale na 1-2 sezony na pewno się sprawdzi. Kosztował całe 50 centów, czyli 2 zł, więc za 2 zł za czapkę. Dlaczego by nie? I teraz szaliki. Mam kilka szalików. Pierwszy, już Wam pokazuję. Pierwszy szalik to taka jakby wręcz nawet narzutka. On jest bardzo szeroki, to jest komin. To on jest bardzo szeroki, ale wąski, więc możecie spokojnie go założyć jakby na dwa razy na szyję. Jest taki lejący się, nie opina bardzo szyi. Myślę, że na takie przedwiośnie spoko się sprawdzi. Cena to około euro chyba, coś takiego. I teraz mam szaliki kominy, szalik komin, o. I to jest inny szalik niż ten, który Wam przed chwilą pokazywałam, bo on znowu, widzicie, on jest bardzo długi, ale jest wąski. Tamten był szeroki, ale był krótki. Ten jest w pięknym burgundowym kolorze, w takim bordo. I super będzie opinał tą szyję, tak jakby tworzył tutaj taki właśnie duży komin, taką objętość. I będzie grzał tą szyję, więc też bardzo fajna rzecz. Ona też chyba była około 2 euro. I teraz coś, co znajdziecie w mojej szafie zawsze, czyli koce, szaliki. Szaliki koce, o, może tak. Ponieważ ja uwielbiam takie duże szaliki,
to zawsze, jeśli mam okazję kupić je w dobrej cenie, to robię. I tutaj trafiłam na mega okazję. Pierwszy taki szalik, on jest ogromny. Jest w pięknym takim niebieskim kolorze, jeśli tutaj widzicie. Jaki on jest szeroki, nie mieści mi się w kadrze. I tak, jest mega długi, a końce ma zakończone frędzlami i jest ombre. Tutaj końce ma takie piękne granatowe i przechodzi w ten niebieski. I słuchajcie, on był przeceniony z 10 euro na 1 euro, więc pierwotnie kupowałam go swojej mamie, ale postanowiłam kupić sobie również, ponieważ dlaczego nie może być w mojej też szafie, skoro kosztuje 4 zł, czajcie to 4 zł. No i za taki szal u nas w sklepach nie uraczycie go pewnie za 40. No dobra, i ostatni szalik, to też jest piękny szalik, duży, ogromny, prawie jak koc, proszę bardzo, widzicie? I to jest szalik w takim pięknym baby blue kolorze, z białym napisem, jest mega przyjemny, to też nie oszukujmy się, nie będzie jakaś bawełna albo wełna, to będzie pewnie też akryl, ale myślę, że fajnie ożywi takie zimowe, smutne stylizacje, jakieś ciemne kurtki, taki element jasny pod szyją, też ociepli tą twarz, jakby bardziej ją tak ożywi, sprawi, że będzie taka bardziej radosna, więc on kosztował 3 euro i jestem też z niego bardzo zadowolona. Tak przechodząc płynnie do kosmetyków, ponieważ miałam bagaż podręczny, więc nie mogłam kupić sobie moich upragnionych i ukochanych żeli pod prysznic, ale postanowiłam zrobić zapas maseczek do twarzy i tak też uczyniłam, poczekajcie momencik. Mam dużo maseczek, pokażę Wam jeszcze, będąc w temacie Primarka, dwie, które właśnie z tego Primarka pochodzą. Tutaj mamy maseczkę nawilżającą i wygładzającą. One kosztowały 4 euro wyjściowo i ja za nie zapłaciłam po 1 euro. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Śledźcie na blogu, tam na blogu na pewno będą wpisy na temat serii maseczkowe testowanie. Każdą z tych maseczek przetestuję, więc uciekajcie na bloga, link macie na dole i czekajcie na recenzję. Teraz chciałabym Wam pokazać trzy maseczki z Garniera, których nie widziałam w Polsce. Jeśli Wy widziałyście, to dajcie mi koniecznie znać, gdzie je można znaleźć, bo myślę, że to jest nowość. Pierwsza z nich to jest maseczka w płachcie, taka czarna. Myślę, że to będzie maseczka węglowa. Nie widziałam jej u nas, więc postanowiłam ją zabrać, kupić i wypróbuję ją. O niej też przeczytacie na blogu. I ona kosztowała euro 75. Mam tutaj też takie dwie maseczki z Garniera. One są, to jest seria Skin Active i one są z glinkami. Tutaj widzę, że jest kaolin i chyba tutaj mamy glinkę czerwoną. Więc też je wypróbuję. To już są maseczki, no takie do nakładania. Nie są one w płachcie. I każda z nich kosztowała chyba euro albo 75 centów. Jakoś tak. Teraz kupiłam też, będąc w Rossmanie, zobaczyłam, że mają takie maseczki w płachcie z Isany. U nas tego też nie ma. I postanowiłam to kupić. Mam nadzieję, że to kiedyś wprowadzą, bo to jest bardzo fajny patent. Ciekawe, czy będzie też w tej cenie, bo ja za nią zapłaciłam 1 euro, czyli ponad 4 zł. Więc jeśli byłaby za takiego piątaka, myślę, że miałaby się szansę przyjąć. To jest maseczka nawilżająca z kwasem hialuronowym i aloesem. I teraz zakupy z DM-u. Mam dwie maseczki takie tradycyjne, nie w płachcie. I pierwsza z nich to jest edycja limitowana, to jest chai tea i wanilia. I te maseczki są jakby podwójne, bo one się tutaj rozrywają i macie jakby dwie saszetki. Tak naprawdę wystarczy Wam to na 4 razy, bo nie jesteście chyba w stanie zużyć 8 ml na raz na twarz. Więc to jest bardzo ekonomiczne opakowanie, bardzo ekonomiczna maseczka. Ta kosztowała 60 centów, a ta 40. Coś w tym stylu. Właśnie ta jest z chai tea, a ta jest rozgrzewająca. Ja kiedyś miałam maseczkę rozgrzewającą, pisałam o niej na blogu, też Wam podlinkuję ten artykuł. I jestem ciekawa, jak ta się sprawdzi, więc na pewno też o niej usłyszycie na blogu.
i dwie maseczki w płachcie, ponieważ Balea też wypuściła maseczki w płachcie, co bardzo mnie cieszy, że idą w ten koreański trend maseczek. Ja uwielbiam maseczki w płachcie, one są bardzo łatwe w użyciu, nie trzeba nic potem zmywać, nakładacie, chodzicie, ściągacie i po prostu wszystko jest jakby bardziej higieniczne i też mam wrażenie, że to lepiej działa. Tak, tutaj mam dwie maseczki, jedna jest jakaś odżywcza, to jest Vital i tutaj mam Beauty Effect taką z kwasem hialuronowym, to będzie nawilżająca. Ta była droższa, ona kosztowała około 2 euro, no a ta eurosa niecałego. I jeszcze będąc w DM-ie, kupiłam sobie takie pomadki ochronne. To jest dwupak, one mają również aloes, są nawilżające, kosztowały 95 centów. I tak, to wszystkie rzeczy, jakie kupiłam sobie w DM-ie i w Primarku, będąc w Niemczech w ubiegłym tygodniu. Koniecznie wpadajcie na bloga, tam będą pojawiały się wpisy z tymi maseczkami, z tymi rzeczami. Są tam również inne interesujące tematy artykułów, więc koniecznie wbijajcie. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, tam codziennie dodaję jakieś super zdjęcie, więc lajkujcie też mnie tam. Zapraszam Was do kolejnego filmiku, dziękuję za ten, dajcie kciuka w górę, no to i pa, pa!